wygrała drużyna lepsza dzisiaj i tyle. No. Myślę, że u nas pokutuje trochę jeszcze ciągle zeszły sezon, bo cały wszyscy mamy w głowie i to jest normalne, że mamy to zeszłego roku. Motocykle, silniki, ustawienia przede wszystkim. I świadomość tego się przekłada, że jednak cały czas się patrzy na to, że było dobrze, bo było dobrze przecież w zeszłym roku. A jednak mogliśmy się przekonać na tych jednym, można powiedzieć, jakimś konkretnym treningu, bo wcześniej nie było możliwości jakichś tam pojeżdżenia z wiadomych przyczyn. O tym przekonać, że te motocykle, które w zeszłym roku tutaj fruwały, można powiedzieć, i te ustawienia, które mieliśmy w zeszłym roku, na tym torze się w ogóle nie sprawdzają. I tak jak już mówiłem wcześniej, to, że mamy ten tor tam od wczoraj, czy to tygodnia nawet, to nic nie świadczy, bo to wymaga takiego meczu jak dzisiaj, sprawdzenia z przeciwnikami trudnymi i to coś na pewno wniesie, bo te treningi to wiadomo, można pojeździć i tak dalej, ale my musimy to wszystko na nowo poszukać. Wiem, że tor dzisiaj był równy dla wszystkich, dla nas, jak i dla przeciwników, ale mówię, to pokutuje trochę ten ubiegły sezon i świadomość tych zeszłorocznych ustawień.